Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca Plus, czyli coś więcej aniżeli o samych poradach motoryzacyjnych. Piękne auto za mną, błoto, kurz na rękach, ale to żaden problem. Zaprosił mnie dzisiaj RMF 4 Racing Team, team rajdowy, żeby pokazać swoją terenówkę, pokazać jak ona spisuje się w terenie. To jest jeden z 7 bolidów, jakie mają obecnie. No i jak widać, jesteśmy już po pierwszych przejazdach, lekko nie było. Jak widać, z tego fabrycznego patrola tak na dobrą sprawę dużo nie pozostało i modyfikacji uległ cały silnik i mamy tutaj laminat. Jak widzicie, z miernikiem lakieru to nawet nie mam co podchodzić do takiego auta, bo po dachowaniu ten laminat, z tego co usłyszałem, on jest na tyle odkształcalny, że nie potrzeba go tutaj po prostu szpachlować ani wymieniać na jakiś inny zamienny substytut. Okej. Przejedziemy się teraz, zobaczymy jak to auto spisuje się w terenie. Jest tutaj też taka hopka. Zapraszam. Wyłącznik prądu centralny tu i na zewnątrz, to jest, wiesz, przepisy FIA, jakby się auto przewróciło, to kierowca, pilot włącza, a jakiś tam z zewnątrz, jak ktoś, wiesz, auto pracuje, kierowca, pilot jest nieprzytomny, to zewnątrz ktoś podchodzi, wyłącza. No i to jest prawdziwy pas. No to się grubo ustaw. Jeszcze mamy, wiesz co, w niektórych autach pięciopunktowe, jeszcze między nogami jest. Aha, żeby... Nie wysuwasz się tak. No. Pampers. No. Dobrze, podociągaj sobie, dobrze. Jeszcze kilka minut temu jeździłem właśnie w tym aucie. To, co się tutaj dzieje, to jest po prostu coś niesamowitego. Prędkości grube. Zobaczcie, przejdę z Wami, pokażę Wam to auto jeszcze raz dookoła. Zobaczcie, to są prawdziwe kloce. Naprawdę, na tych oponach można dużo zdziałać. Słyszałem, że podobno jeżeli czas wymiany opony trwa więcej niż 2 minuty, to jesteś frajer. Więc widać, że trzeba się dokładnie przygotować. Zobaczcie, jak wygląda to auto. Tu jest jeszcze na pojedynczym amortyzatorze, ale pokazywali mi dzisiaj drugie auto, które mają na podwójnym amortyzatorze. To musi być dopiero zabawka. Widać, że już ten bieżnik troszeczkę tutaj ucierpiał. Opona 16, 75. Zobaczcie, tak na dobrą sprawę z fabrycznego patrola, no to został grill, a reszta została wymieniona. Reszta jest zrobiona po prostu z laminatu. Faktycznie świetnie to wygląda. Tak wygląda wnętrze tego auta. Tak na dobrą sprawę zastanawiam się, co zostało w... Au! Ale gorące. Co zostało w nim fabrycznego. Ale mamy w tym momencie 34 stopnie na zewnątrz, więc uwierzcie mi, że mamy taką małą namiastkę Dakaru. Z fabrycznych rzeczy... Deska rozdzielcza i tak na dobrą sprawę długo, długo nic. Zobaczcie, to jest wszystko obite laminatem. Tu nie ma nawet centymetra fabrycznych materiałów. Stelaż homologowany, no rury muszą być solidne. Jak widziałem po tych niektórych autach tutaj, które miały już dachowanie. To jest najważniejszy element. Dodatkowo czteropunktowe pasy. Bez tego nie ma sensu ruszać i wiem, co mówię. Wiecie, dlaczego Krzysztof Hołowczyc miał problemy z kręgosłupem na Dakarze? No właśnie przez to, że czteropunktowy pas nie miał dobrze dopięty. I to jest niezwykle istotne. Tutaj jest czteropunktowy, niektórzy jeszcze stosują pięciopunktowy. W jednym z aut podobno też taki mają. Tak zwany pampers, jeszcze od dołu stosowany. I to jest niezwykle istotne. Lewarek też jest fabryczny, no ale wiadomo, skrzynia i silnik też uległy dużej modyfikacji. Nie ma tutaj... nawiewu, nie ma tutaj klimatyzacji, ba, nie można też otworzyć w tym aucie szyb. To jest chyba cały urok tego samochodu. Tak na dobrą sprawę warto jeszcze podkreślić, bo RMF 4 Racing Team, który zaprosił mnie na to dzisiejsze spotkanie, taka mała niespodzianka dla mnie, oglądają też mój kanał, dali mi kilka informacji a propos tego właśnie, jak Adam Małysz jeszcze w pierwszym roku swoich przygotowań do startów właśnie szkolił się w tym teamie. Wtedy jeszcze to było owiane taką dużą dawką tajemnicy i Adam pierwsze właśnie szlify, jeżeli chodzi o auta terenowe, zdobywał właśnie tutaj. Słyszałem, jakie były pierwsze reakcje Adama po tym, jak wysiadł po pierwszej takiej przejażdżce.
chyba podobne do moich, ale ja to lubię i jak widać Adam też to bardzo polubił, aż do tego stopnia, że jest jednym z najlepszych kierowców na świecie. Uff, dotarłem do domu, udało się. Po prysznicu i w chłodnym pomieszczeniu na pewno czuję się w tej chwili o niebo lepiej, aniżeli w tej hermetycznej skrzynce. Muszę przyznać jedno, udało im się, przez 2,5 godziny tak mnie przetyrali, że już dzisiaj nie mam dosłownie na nic siły. Te 2,5 godziny bardziej mnie na pewno zmęczyły, aniżeli tydzień temu 6 godzin jazdy Mustangiem na torze, więc widać, jakie to są różne sporty i wielkie szapoba po prostu dla wszystkich zawodników startujących w tego typu rajdach, bo jak jedziesz w tej hermetycznej skrzynce, gdzie panuje przy takich szczególnie upałach temperatura powyżej 50 stopni Celsjusza, nie masz nawiewu, nie możesz uchylić okna, jeszcze jesteś mocno ściśnięta pasami, trzeba się do tego naprawdę przyzwyczaić i trzeba uważać, żeby się po prostu nie odwodnić. Ja bardzo lubię takich pasjonatów, powiem Wam jedno, jak widzę takich ludzi, którzy mają błysk w oku i naprawdę kochają to, co robią, to jest coś niesamowitego. Właśnie Rafał, który jechał razem ze mną, on stoi za projektem Secret Man, czyli już wspomniany wcześniej projekt, to on wymyślił to i udało mu się to zrealizować, żeby Adam Małysz zaczął startować w rajdach terenowych. Oni właśnie pozyskali Adama i Adam właśnie pod ich skrzydłami zdobywał pierwsze szlify, co nie było łatwe, o czym już też wcześniej mówiłem. Ja się tak dość dokładnie starałem tym autom przyjrzeć budowie, przebudowie silników. Niektóre mają nawet po 800 Nm momentu obrotowego, ale przede wszystkim zawieszenia. Pełne, kompletne zawieszenie. Takie z dobrej półki, mówili mi, że kosztuje w granicach 160 tysięcy złotych. I pamiętajmy o jednym, to nie jest wieczne zawieszenie, więc widać, jaka jest duża dysproporcja, jeżeli chcemy już startować naprawdę na dużym poziomie. A co do dużego poziomu, jeszcze warto dodać, że można wypożyczyć takie mini, jakim jeździ Hołek, na rajd Dakar. Jest taka opcja, takich mini jest oczywiście więcej. No to mini oczywiście, ono z nazwy jest jakby mini, bo ono trochę od fabrycznego jest większe o kilkadziesiąt centymetrów i na szerokość i na długość, ale wypożyczenie takiego auta z całą usługą serwisową na Dakarze to jest koszt około 800 tysięcy euro. Teraz możecie zobaczyć, jakie są to wartości. Ogólnie jeszcze raz dzięki wielkie całemu teamowi za tak fajne przyjęcie i taką niespodziankę dla mnie, fajna dla mnie przygoda. Ja się trochę lepiej czuję mimo wszystko jednak na gokartach, od małego jeździłem na gokartach, te 2,5 cm na gładkiej powierzchni jakoś lepiej na mnie wpływały, ale tutaj poznałem po prostu ten motorsport od zupełnie innej strony i jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!